Ja chciałbym zapytać te ustawy, które monitorujesz, trzy, prawda? Kodeks pracy, ustawa dotycząca ochrony lokatorów, zapobiegająca eksmisjom na brud, tak? Tak. I kwestia związana z ustalaniem płci. Tak. Jaka jest szansa, że taki Sejm, jaki dzisiaj mamy, czy wiadomo, złożony jednak w dużej mierze z prawicy, udzieli poparcia tym projektom? Nie jestem wróżką, nie mam pojęcia, jaka jest szansa. Myślę, że jeżeli chodzi o ustawę o uzgadnianiu płci, to jest jakaś szansa. Chociaż przy tych w tej chwili walkach, które toczą się na arenie sejmowej, to rzeczywiście trudno cokolwiek przewidzieć. Myślę, że kodeks pracy nie przejdzie, tę nowelizację kodeksu pracy. Ale jest jeszcze też nadzieja we mnie, że ta ustawa o ochronie lokatorów przynajmniej w jakichś częściach będzie przynajmniej rozpatrywana w Sejmie i może jest jakiś cień szansy. Proszę Państwa, w polityce nie zawsze chodzi o to, dopóki nie mamy władzy, to nie mamy szansy na wprowadzanie swoich pomysłów w życie. Mamy jedynie nie tyle szansę, co obowiązek oferowania pewnych rozwiązań politycznych, dlatego że one nie znikają. One po pierwsze pozostają w debacie społecznej, tak? Jeżeli się odbędzie ta debata, to już jest wartość, tak? To w następnej debacie będzie łatwiej. Po drugie, te ustawy są zapisane, one zostają. Jeżeli byśmy przejęli władzę, możemy się zastanawiać, czy nie podjąć tego samego wątku, który w pierwszym podejściu się nie udał.